bo to nic nie daje. Tak, jesteśmy pod Uniwersytetem Warszawskim. Tu jakaś demonstracja chyba z kolorowymi flagami tęczowymi, pewnikiem inauguracja roku akademickiego i młodzież LGBT protestuje pewno, a pewno też i minister, przyszły minister się tutaj zameldował i dlatego protestujący młodzież, która jest przeciwna, tutaj się ustawiła. Policjanci i służby miejskie, które muszą tu chronić sobie tutaj, znalazły miejsce do pracy. Pewno ktoś ich tutaj delegował i tak siłą rzeczy musi być. Jak tylko jest spokój, to wtedy nie jest to szkodliwe. Czekaj, zajrzę tutaj, jeżeli jest możliwe, na teren. Dobrze. Idę zobaczyć jeszcze tu. Zajrzę tu do środka jeszcze. Widzę, że tu są pewne jacyś oficjele, których trzeba chronić, aby rzeczywiście w warunkach ludzkich odbywały się juwenalia. Nie pu! Otwarcie roku akademickiego, przepraszam, do tej juwenalia trochę się pospieszyłem. Ale taka po prostu praca. Nie wiem, czy oni tam chronią tej flagi, czy tutaj kogoś prowokują, albo po prostu zamknęli kogoś i legitymują teraz w tym samochodzie. No i takie życie, taki los. Mam nadzieję, że nie dojdzie do jakiegoś łamania przepisów. Muszę na wszelki wypadek sobie założyć maseczkę. Był nierozpoznawalny, co jest nieprawdą. Nie o to mi chodzi. Nie o to mi chodzi. Tyle, że no, było, nie było. W centrum wydarzeń jesteśmy. Policjanci w środku chyba nikogo tam nie mają, ale na wszelki wypadek stoją i oczekują. Nie, nie. Oni wiedzą, żeby nie zaczepiać. Nie, nie, nie. Dobra, to oni tyle. Nie wiedzą, co mają zrobić. Czy mają wziąć? Co? Nie wiem. A idziemy dalej w kierunku Zamku Królewskiego, żegnając się tym obrazkiem z Uniwersytetem Warszawskim. Piękne okoliczności, chociaż bardzo strzeżone.